Siemanko, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam grę Raid Shadow Legends i jak w nią grać. Jest to gra, która ma 4 miliony aktywnych graczy, ponad 800 bohaterów i 30 bossów do pokonania. Plus, co najlepsze, możecie grać w tę grę na telefonie czy też na komputerze. Co do samej rozgrywki, wyobraźcie sobie, że wkraczacie do Królestwa Bogów i Wojowników, gdzie mit spotyka się z potęgą, a pola bite wypełnione są legendarnymi czempionami prosto z Asgardu. Jeśli jesteście zainteresowani, zostańcie, a opowiem wam więcej o tej grze. Please, let's not resort to violence. Very well. Send them my regards. Loki, this is madness. Stop. Come, Loki. Let us usher Temeria into a new era. Loki, którego widzieliście przed chwilą na ekranie, jest do zdobycia. Pytanie, w jaki sposób? Odpowiedź jest banalna. Wystarczy zalogować się do gry przez 7 dni, od teraz do 23 października. Do tego, jeżeli wpiszecie kod promocyjny, który jest teraz na ekranie, otrzymacie Sun Wukonga i kilka itemów, które podniosą level waszego czempiona. Dzisiejszy dzień zacznę od zebrania nagród, począwszy od bonusu za zalogowanie się do gry, kończąc na skrzynce, w której ulokowały się nagrody z kilku dni. Pamiętajcie o tym, żeby raz na jakiś czas sprawdzić skrzynkę pocztową w celu uniknięcia straty jakiegoś przedmiotu czy też bonusu. Jak już wszystko odebrałem, to wypadałoby pokazać, o co tutaj chodzi. Najlepszą opcją będzie przejście kilku etapów w trybie kampanijnym. Osoby, które śledzą mój kanał od lat, wiedzą, że największą frajdę czerpię ze strategii. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że najważniejsze w tej grze jest to, żeby znaleźć swoją taktykę. Można to zrobić poprzez odpowiedni dobór bohaterów, których będziecie używać podczas bitew. Standardowo, trzeba mieć jednego tanka, który ma sporo HP, do tego healera, lub, uwaga, odpowiednie itemy na czempionach, które pozwalają na ogromną regenerację HP między turami, co zresztą zaraz zobaczycie. Do wyboru są dwa tryby, automatyczny i ręczny. Ja osobiście większość bitew gram na automatycznej walce z przyspieszeniem razy 2, tylko po to, żeby zagrać jak największą ilość bitew. Aczkolwiek zdarzają się takie sytuacje, w których muszę przejąć stery, ponieważ czasami bohaterowie marnują umiejętności i w najważniejszej fazie bitwy muszę czekać po 2-3 kolejki na odnowienie umiejętności, co wiąże się z tym, że tracę bardzo dużo HP. Tak teraz zobaczyłem, że brakuje mi dosłownie 7 gwiazdek do tego, żeby odblokować sobie 50 gemów, dlatego wezmę sobie 5 rozdział. Ile mam tutaj gwiazdek? Wszędzie po jednej gwiazdce. Mogę kliknąć bitwę. O, tylko trzeba wybrać lepszy skład. Tak jak teraz. Dam na auto i zdobędę po prostu te 50 gemów. Bo nie ukrywam, ta waluta może się przydać i czemu miałbym z tego nie skorzystać. Tutaj nie powinno być żadnego problemu, mam bardzo dużą przewagę, jeżeli chodzi o poziom, także o nic się nie martwię, tylko pozostało czekać, aż tutaj wygrają bitewkę, tak jest. Następna bitwa. Tak jak mówiłem, jest ogromna przewaga poziomów, także nic tylko czekać, to tylko formalność. Pamiętajcie o tym, żeby wpisać ten kod promocyjny, bo z tego co widzę, to ten Wukong jest naprawdę solidnym czempionem i nie żałuję, że go sobie odblokowałem.
Mam już ponad 120 gwiazdek, klikam collect, mam 50 gemów, super. Teraz w sumie możemy przejść do dungeonów. Jest tutaj kilka bossów, których trzeba pokonać. Zacznijmy od smoka, który mam tutaj poziom 4. Okej. Trzeba zmienić skład po raz kolejny. O, tak jak teraz. I zobaczymy. Zobaczymy, czy uda mi się tutaj pokonać tego smoka, ale raczej tak. Powinienem to zrobić bez żadnego problemu. Teraz się okaże. Mam prawie full HP, także... Wszystko wygląda bardzo, ale to bardzo dobrze. Ostatnie dwa hity. Tak jest, super. Wybierę teraz innego bossa. Dajmy na to Spirit Keep, który mamy poziom 6. Z tego co pamiętam, to ten boss dużo się leczył. Mam nadzieję, że... O, tak jak mówiłem, ten boss się leczy i to może być problem. Zaraz się okaże. Całkiem sporo przywróciła sobie tego HP, ale patrząc na to, że mam dwie postacie, które są typowo, nie mam nawet trzy postacie, które są typowo nastawione na atak, to wydaje mi się, że nie powinno być żadnego problemu. Tym bardziej, że te trzy postacie mają jeszcze, o, nieważne, chciałem powiedzieć, że mają jeszcze heala, ale nawet nie zdążyłem, ponieważ Spirit Keep została pokonana. Spróbuję pokonać jeszcze jednego bossa, co najmniej jednego bossa i niech to będzie Spider's Den. Bitwa, wybiorę skład i liczę na to, że nie będzie tutaj żadnego problemu. O kurde. Mój misiek jest otruty. O, ale Wukong tutaj użył skilla, który rozwalił wszystkie pająki dookoła, także bardzo dobrze. No, pytanie, jak tutaj pójdzie z tym pajączkiem, bo kurczę, powiem wam, że straciłem całkiem sporo tego HP. I mój misiek, który jest w sumie tankiem, ma już połowę HP i te pająki skupiają się tylko i wyłącznie na nim. O kurde. Ten pająk co turę respi minimum dwa pająki. A nie co turę, tylko co każdy przyjęty strzał. O kurde, ciekawe. Nie, czy jak to działa? Nie wiem, za szybko się to dzieje. Misiek chyba idzie, tak jest. Misiek już nie żyje. Oj, to może być problem. To może być naprawdę spory problem. Dobrze, pajączków już nie ma. Są tylko 4, no 6. 8. Spider's Den ma połowę HP. Równiutko połowę. No ciekawe. Ciekawe jak to będzie wyglądało, no, naprawdę. Najgorsze jest to, że nawet nie mam tutaj jak za bardzo pomóc, bo jak wyłączę tryb automatyczny, to tak czy siak będę mógł używać te same umiejętności, które przed chwilą użył komputer, także to nic nie zmieni. Jedyne co by się zmieniło to raczej to, że fokusowałbym te pajączki zamiast po prostu bossa, co chyba byłoby błędem, ale nie jestem pewien. Dobra, udało się. Było ciężko, naprawdę było ciężko, ale udało się. Zachęcam was do dołączenia do mojego klanu Opór. Chyba każdy wie o co chodzi. Klan daje wiele korzyści, takich jak dostęp do specjalnego sklepu, w którym można kupić unikatowe itemy. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, konkretnie dawka adrenaliny poprzez walkę u boku z waszymi znajomymi. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam, wiecie gdzie mnie znaleźć. Jeszcze na szybko pokażę wam, na którym serwerze jestem, tak żebyście mieli pewność, że jesteśmy na tym samym świecie. Jest to serwer Production One. Liczę na to, że po tym filmiku zobaczę kilku z was w moim klanie. Są jeszcze dwa tryby, które chcę wam pokazać. Pierwszym z nich jest arena. Na arenie toczycie walkę z innymi graczami i zdobywacie punkty, można by powiedzieć, rankingowe. Im więcej punktów, tym lepsze nagrody tygodniowe. W sumie mój skład się troszkę zmienił, to mogę tutaj... A nie, jest ok. 19,5 tysiąca mocy. Dajmy sobie Wukonga i w ten sposób. W ten sposób. Ciekawe, czy uda mi się tutaj wygrać. Raczej tak, Wukong tutaj powinien wykarować. Nie wiem, czy tak będzie. Chyba tak.
Tak jest. Skończcie to, proszę. Dobra. Udało się. Myślałem, że jakimś cudem to przegram. Już nieraz przegrywałem takie bitwy, gdzie był jakiś bohater, który ma, dajmy na to, 35 level i nagle walił taki damage, że dosłownie nie wiedziałem, co się dzieje. Jest tutaj ktoś, kto ma podobny poziom do mnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że nie przegram jakoś w głupi sposób. O, chyba nie powinno być aż takiej tragedii, chyba. Okej, okay. Mamy to. Tak jest, mamy to. Super. Na koniec zostawiłem tryb, który jest dostępny po dołączeniu do klanu. W skrócie, wraz z kumplami musicie rozwalić bossa, który ma naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo HP. Zresztą zobaczcie sami. 19 milionów HP. Sporo. Żeby wziąć udział w tej bitwie, trzeba mieć minimum jeden klucz. Ja mam dwa, wykorzystam jeden. Ciekawe, ile HP uda mi się tutaj zbić. Pewnie nie jakoś dużo. Ostatnio jak to robiłem, to zbiłem 700 tysięcy HP. Teraz mam niby Wukonga, to może powinno być nieco lepiej, ale to jakoś się na to nie nastawiam. 100 tysięcy damage'a, a moi dwaj bohaterowie już giną. No chociaż może. 200 tysięcy. Wukong ma jeszcze 3/4 HP. Może. Lecz się, lecz się. No, chyba się nie uleczysz. 200 tysięcy HP. Słaby wynik. Naprawdę bardzo słaby wynik. No, teraz 320. tysięcy HP. Nie jest to jakoś super dobry wynik, ale wydaje mi się, że coś tutaj zepsułem z czempionami. Bo zmieniałem trochę buildy i wydaje mi się, że coś mogłem zepsuć. Także jak sami widzicie, taka głupia rzecz, a nie mam praktycznie żadnego damage'a. Korzystając z mojego linku, który możesz znaleźć w opisie lub w przypiętym komentarzu, otrzymasz epickiego bohatera Vergis, 200 tysięcy srebra, uzupełnienie energii, jednodniowy boost doświadczenia i jeden epicki tom umiejętności. Takie bonusy otrzymasz po samej rejestracji. Natomiast po wbiciu 25 poziomu otrzymasz epickiego supporta Rektora Drafa, 200 tysięcy srebra, uzupełnienie energii, jednodniowy boost expa, jeden epicki tom umiejętności. Raid wycenia te pakiety na ponad $60, a ty możesz dostać to zupełnie za darmo i na samym starcie mieć ogromną przewagę. Na ten moment to wszystko. Do zobaczenia na polu bitwy.